Rozpoczął się już okres, kiedy większość chyba z nas porządkuje groby w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznych. Pamiętajmy, że w okresie tym wraz ze wzrostem natężenia komunikacji i w komunikacji publicznej na cmentarzach i ulicach wzrasta także aktywność drobnych złodziei liczących na naszą nieuwagę i łatwy zysk. Dlatego, aby nie stać się ofiarą traumatycznych wydarzeń, należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim nie zabierajmy na cmentarz dużej gotówki ze sobą pieniędzy. Bierzmy niezbędną ilość pieniędzy, rzeczy wartościowe lepiej zostawić w domu. Korzystając z komunikacji publicznej, pamiętajmy, aby torebki, saszetki, plecaki były zamknięte, a także zamknięciem skierowane, trzymane blisko ciała. Pamiętajmy również, aby kluczy nie nosić razem z dokumentami. Natomiast jeżeli wybieramy się na cmentarz samochodem, to sprawdźmy dokładnie, czy pojazd został zamknięty, a także czy nie znajdują się w nim wartościowe rzeczy, które są widoczne z zewnątrz.